Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 16, polecam Ci bardzo serdecznie aukcję fifashop.pl. Wiele metod płatności. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Gozor, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym drafcie online na moim kanale. Dzisiaj, stety bądź niestety, nie wiem, czy większość woli z komentarzem na żywo, czy bez. Natomiast dzisiaj bez komentarza na żywo, z tego też względu, że no po prostu nie miałem warunków, żeby tego drafta z komentarzem na żywo nagrać, a chciałem sobie po prostu drafta zagrać. Przy okazji oczywiście go nagrałem. Wyszedł dosyć według mnie ciekawy, także dlatego go wrzucam. Zresztą po tytule jeszcze możecie spodziewać, dlaczego tak naprawdę go wrzucam. Natomiast do tego spotkania jeszcze trochę zostało. Także co, na razie skład układam. Widzicie, że sporo kolorowych, fajnych kart wypada, także tutaj narzekam absolutnie nie mogłem. Dwie karty Team of the Season w składzie już były, także pozytywnie patrzyłem w przyszłość, jeśli chodzi o budowanie tego draftu. No i tak naprawdę bez większych planów tego drafta również budowałem, bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Troszkę chaos na samym początku był, ale później wszystko się wyklarowało, co zresztą zobaczycie. Wracając jeszcze do czegoś ważnego, generalnie jeśli lubicie drafty na moim kanale, a wydaje mi się, że lubicie, bo to widać po wyświetleniach, widać po łapkach w górę, to mam do Was taką jedną prośbę: jeśli jakiś odcinek Wam się po prostu spodoba, to zostawcie tego kciuka w górę. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo to motywuje do dalszych działań, a Was tak naprawdę no nic nie kosztuje, prócz poświęcenia sekundy, może mniej, na kliknięcie kciuka w górę. To nie dość, że pomaga wypozycjonować film w serwisie YouTube, przez co więcej osób może trafić na mój kanał, to daje mi też niesamowitą satysfakcję, gdy widzę po prostu, jak jakiś film ma tam, dajmy na to, 3000 kciuków w górę, tak? Także to jest taka prosta sprawa do Was, o której wydaje mi się, że wiecie, natomiast często się o tym zapomina, doskonale sam o tym wiem, często oglądam jakiś zarąbisty film na dużym ekranie, on się kończy, ja wychodzę po prostu z YouTube'a na przykład i nie zostawiam tam kciuka w górę, także pamiętajcie o tym, nie mówię tylko o moim kanale, ale też o filmach Waszych ulubionych twórców, żeby tego kciuka w górę zostawiać, bo to naprawdę nam pomaga i przede wszystkim motywuje. Także co, tutaj skład dobiega już końca w budowaniu. Generalnie przyspieszyłem to wszystko, żeby no nie ukrywam, nie zanudzić Was tutaj, ale trzeba powiedzieć, że skład wyszedł naprawdę fajny. Mamy taką czwórkę z Realu na ataku. Jest James Rodriguez, jest Kroos, jest Benzema, jest Gareth Bale, do tego Team of the Year Dani Alves na prawej obronie. Obrona również bardzo mocna, bo mamy Barzagliego, mamy Davida Luiza, mamy Buffona 87 overall. No i ta lewa strona z Bundesligi, Rodriguez, Xhaka oraz Man of the Match Royce. Także wydaje mi się, że składzik naprawdę przyzwoity i pozytywnie patrzyłem generalnie w przyszłość, jeśli chodzi o tutaj rozgrywanie meczu. Jeszcze tutaj próbowałem cokolwiek, coś tam pozmieniać, natomiast ostateczny skład będzie taki, jak widzicie w tym momencie. Zaraz dobierzemy sobie trenera dokładnie w tym momencie. Najwięcej tutaj robił tak naprawdę nam ten Brazylijczyk, także weźmiemy tego Brazylijczyka i zaraz przejdziemy do podsumowania Futa Draft dokładnie w tym momencie. 182 oceny ogólnej i możemy przechodzić do naszego pierwszego dzisiejszego rywala. Nic innego jak skład oczywiście z BBVA, 186 oceny ogólnej. No i zobaczymy, jak na ten składzik poradzi sobie mój zespół. Minuta druga, piłkę prosto padłą dostaje Karim Benzema i to jest fantastyczna bramka już w drugiej minucie Francuza w tym spotkaniu. No fenomenalne uderzenie zza pola karnego i prowadziliśmy 1-0. Niestety nie prowadziliśmy zbyt długo, bo w minucie 10 z rzutu rożnego wyrównał Martinez i mieliśmy znowu w tym spotkaniu remis. Natomiast przeciwnik miał spore problemy w obronie, co od razu zauważyłem. No i zacząłem tutaj, że tak powiem, bawić się z nim w prosty sposób. Wjazd Royce'a w pole karne, mamy 2-1 już w 12 minucie. No i nie zamierzałem poprzestawać na tym, bo przeciwnik, tak jak mówię, miał spore problemy w tej obronie, więc liczyłem na to, że to jakiś grad goli będzie. Minuta 17, fatalne wybicie przeciwnika, do piłki dopada James Rodriguez, strzela już trzecią bramkę dla nas w tym spotkaniu i mamy oczywiście wynik 3-1. To już jest oczywiście druga połowa, końcówka drugiej połowy, nic się nie działo od tamtej pory, nie chciały bramki paść. Natomiast tutaj ostatnia akcja, można powiedzieć, ciekawsza tego spotkania. Na początku golkiper broni sytuację sama na samym Sinie, natomiast później Sosa, zawodnik Team of the Season z Besiktaszu bodajże, strzela fantastyczną bramkę. No i to spotkanie kończy się rage quitem oraz wynikiem oczywiście 4-1 dla nas. Także mogliśmy spokojnie po dobrej pierwszej rundzie przechodzić do spotkania numer 2. Także tam już się w tym momencie przenosimy i to jest moment, w którym tak naprawdę cały ten odcinek, na którym cały ten odcinek jest oparty. Skład po pierwsze bardzo mocny z BBVA, 188 oceny ogólnej. No i trafiamy na kolesia, który, no właśnie,
który naprawdę zachwycił mnie swoją grą. I tutaj w całości poświęcę ten skrót spotkania właśnie grze tego kolesia. Zobaczcie generalnie pierwszą akcję w tym spotkaniu. To jest druga minuta, tak? Rzut wolny, Ronaldo. No i to jest perfekcyjne uderzenie z rzutu wolnego. No, ja tutaj nie miałem pytań. Powiedziałem sobie na samym początku, okej, okay, mi też czasami takie rzuty wolne siadają, nie ukrywajmy. Każdy z nas, jeśli wie, jak tam trzeba to uderzyć, to czasami mu taka bramka wchodzi. No to mówię sobie, no dobra, no weszło mu, ładna bramka, prowadzi 1-0. Oczywiście ja nie jestem taki, że się poddaję po czymś takim, ruszyłem do ataku. Karim Benzema tutaj do Rodrigueza, ten od razu do Marco Reusa, natomiast niestety Niemiec nie trafia, no i nie daje nam wyrównania. Dalej jednak atakowaliśmy, bo przeciwnik co jak co prezentował naprawdę wysoki poziom, ale również potrafiłem sobie tutaj sytuację wytworzyć, natomiast no nie potrafiłem zdobyć tej bramki, czyli to co jest najważniejsze. Tymczasem minuta 20, kolejny taki dziwny faul przed moim polem karnym, fauluje David Luiz, no i do piłki podchodzi tym razem Leo Messi. Ja sobie mówię, nie no, nie ma szans, że mu drugi raz takie dobre uderzenie wyszło, tym bardziej, że mam zawodnika na linii. Nie, no wyszło mu drugie uderzenie, marzenie. To jest chyba jeszcze piękniejszy rzut wolny niż ten poprzedni. No fantastyczne uderzenie z rzutu wolnego Leo Messiego. Ja sobie w tym momencie pomyślałem jedno: z kim ja do cholery jasnej gram? Bo przeciwnik naprawdę w obronie może nie był jakiś niesamowity, natomiast był mocny w tej obronie, bo to nie było łatwe się tam przeżyć. Natomiast w ataku, no ja śmiem twierdzić, że nie grałem z lepszym przeciwnikiem tej FIFA. Naprawdę. Każdy jego atak wyglądał inaczej, także nie mogłem tutaj jakoś tak oprzeć się na tym, co robił poprzednio, żeby jakoś sprostać jego zwodom, także tutaj już przegrywam 3-0, no i tak naprawdę to była jedna wielka dla mnie zawsze zagadka, co on w tym ataku zrobi, także wielki props dla niego za coś takiego. Rzadko, naprawdę rzadko przyznaję to, że ktoś naprawdę dobrze grał, natomiast w tym spotkaniu, no jeśli chodzi o atak, bo mówię, tak jak w obronie, to nie było nic nadzwyczajnego w jego wykonaniu, natomiast atak to jest jeden z mocniejszych ataków, jakie kiedykolwiek, na jakie kiedykolwiek się broniłem, tak? No 4-0 do przerwy przegrywałem, statystyki są następujące. No nie widać po statystykach, żeby on mnie tutaj tak, że tak powiem, gwałcił, natomiast mówię wam, grałem bardzo dobrze, ja grałem bardzo dobrze, stwarzałem sobie tę sytuację, bramka nie chciała paść, on natomiast no wykorzystywał wszystko, co miał. I to nie było tak, że FIFA mu pomagała. On po prostu doskonale wiedział, co chce od samego początku w tym ataku zrobić i to robił. Także wielki props dla niego i naprawdę głównie ze względu na to wam ten draft pokazuje, bo no zachwyciłem się tym, jak ten koleś grał. Tutaj jedna z moich akcji, oczywiście kolejny słupek w tym spotkaniu. Natomiast do piłki dobada jeszcze Karim Benzema, no i mamy przynajmniej bramkę na ten moment honorową. Natomiast ja wiedziałem, że tutaj będzie bardzo ciężko wrócić do tego spotkania, bo tak jak mówię, w ataku, no przeciwnik tutaj za każdym razem mnie zadziwiał. Tutaj troszkę żałuję i byłem wkurzony na tą bramkę, bo doskonale wiedziałem, co on chce zrobić, natomiast biegałem tym Danim Alvesem jak idiota od zawodnika do zawodnika, no i niestety sweaty gol na 5-1. W końcówce jeszcze błąd przeciwnika w obronie, tutaj spore będzie zamieszanie, zaraz zobaczcie zresztą sami. No już troszkę się tutaj rozluźnił oczywiście, no jak się nie rozluźnić przy wyniku 5-1. Natomiast piłkę tutaj dostaje Gareth Bale, broni to jeszcze Diego Alves, natomiast złe wybicie, Bale wyskakuje do tej piłki, zdobywa bramkę na 5-2 i generalnie takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. Naprawdę, jeszcze raz powtarzam, naprawdę niesamowicie dobry przeciwnik, jeśli chodzi o grę w ataku. Nigdy, śmiem twierdzić, z tak dobrym przeciwnikiem nie grałem jeszcze w FIFA 16 na pewno. Czy winne, to tego nie jestem w stanie spamiętać, natomiast naprawdę wielki szacunek dla niego. No i może mogę wam powiedzieć, że nie byłem jakiś, nie wiem, zniszczony psychicznie, że przegrałem tak wysoko. Nie mogę też powiedzieć, że to było zasłużone, zasłużona porażka aż 5-1, do 2, natomiast zdecydowanie zasłużone zwycięstwo, myślę, przeciwnika, mimo tych statystyk, co tam widzieliście też moich, które były na moją korzyść, to dosyć znacznie. Przeciwnik naprawdę zasłużył na zwycięstwo swoją po prostu niecodzienną grą w ataku, która mnie zachwyciła. Chętnie bym wam ten mecz cały pokazał, natomiast to by za długo zeszło. No i na sam koniec, w związku z tym, że nie byłem zły, że okej, okay, odpadłem z typem, który zasłużył na to. Postanowiłem sobie pootwierać troszkę brązowych paczek, żeby trafić pierwszą kartę Team of the Season, bo czemu by nie? Jeszcze takowej nie trafiłem swoją drogą, jeszcze nie próbowałem takiej trafić. Także powiedziałem sobie 1800 za tam 1500 chyba za paczkę. Mogę sobie ich otworzyć tam 10-20. Kto wie, może właśnie jakaś karta niebieska wypadnie. I tak sobie otwieram, nic ciekawego nie wypada. Wręcz byłem zszokowany, że no serio? Trafiam to 64 overall, ale zero brak...
kart niebieskich, także tutaj w dalszym ciągu liczyłem na to, natomiast no szansa umierała z każdą kolejną paczką. Tutaj już jest końcówka tych paczek tak naprawdę i tutaj ziomek podobny do Garetha Bale'a, natomiast to nie był Gareth Bale oczywiście. Kolejna paczka, już naprawdę ostatnie paczuszki przed nami, zaraz otwieram paczkę już totalnie ostatnią. Sporo tutaj fajnych herbów można było swoją drogą dostać. No i to jest paczka ostatnia, w której trafiam kartę Team of the Season. Swoją pierwszą kartę Team of the Season w FIFA 16. Jest to jakiś Didi z bodajże ligi belgijskiej, środkowy pomocnik defensywny. Statystyki całkiem dobre, natomiast dwie gwiazdki sztuczek oczywiście nie jest nic warty. Natomiast nie o to chodziło, trafiłem swoją pierwszą kartę Team of the Season, z tego się cieszyłem. I generalnie to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek z komentarzem postprodukcyjnym, czyli z komentarzem nie na żywo, wam się mimo wszystko podobał. Jeśli tak, to tak jak mówię, zostawcie kciuka w górę. Natomiast jeśli jesteś nowy na tym kanale, lubisz moje materiały, na przykład spodobał ci się ten materiał, to zostaw również subskrypcję. Tymczasem ja już się z wami żegnam, mówił Goldzor. Na razie.